dziesiątkę, tak? Na 4-5 i wszyscy co mają to zrobić. Igrzyska olimpijskie od mistrzostw świata. Właśnie to widać. To bardzo dziękujemy za to, że nam kibicowaliście, myślę. I dwa, że przybyliście w tym momencie, bo dosyć istotny. Bardzo sympatycznie jest zdobyć złoty medal. Złoty medal, naprawdę, bo to jest trochę inaczej. Nie jesteś srebrny, czyli ten pierwszy przegrany, tylko pierwszy. Bardzo, bardzo dziękuję, że przybyliście. Fajnie, że nie mamy jednego złotego medalu, tylko mamy dwa. Czyli zobaczymy, które miasto jest lepsze. No fakt jest, w Gdańsku ma Leszek Blanik i Adam Korol. No niech im będzie. To jesteśmy na równi, ale to i tak jest nad morzem. Chłopaki z nad morza są najmocniejsi. Tak jest. Brawo! Wiedzieć, no myślę, że na opowieści przyjdzie pora. Bardzo fajnie, że ten okres czteroletni dobiegł do końca i ta taka dosyć niezła seria z naszych zwycięstw na czwórce podwójnej i z dwoma szczeciniakami w składzie dobraliśmy do końca jakiegoś okresu. I bardzo się cieszę, że spełniliśmy, myślę, że niektórych marzenia, swoje tak na pewno jakieś także, ale pokładane w nas nadzieje, że nie oparliśmy się tej presji, jakiej już szukali dziury w całym niektórzy, że jedno czy dwa potknięcia powodowały, że możemy przegrać na igrzyskach. Na pewno też taki coś mieliśmy w głowach, ale nie w sercach. Dziękujemy! 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 No to dziękuję. To do domu. To do domu. Do domu. Jak mówię, wycieczka do Chin w pełni udana.